Kiedy myślimy o planetach pozasłonecznych, zazwyczaj myślimy o ciele niebieskim, które jest niewielkie, posiada niewielką masę. W zasadzie jest taka umowna granica pomiędzy planetą a nieplanetą 13 mas Jowisza. Czyli myślimy o obiekcie, który jest niewielki i który krąży wokół gwiazdy albo pozostałości po gwieździe, wokół białego karła, gwiazdy neutronowej albo czarnej dziury. Natomiast w zasadzie już od wielu lat astronomowie przewidywali istnienie takich dziwnych obiektów, które mają niewielkie masy, ale nie krążą wokół żadnej gwiazdy. Poruszają się samotnie po galaktyce. Takie obiekty nazywa się planetami swobodnymi. I odkrywanie tego typu obiektów jest niezwykle trudne, no bo zwyczajne planety odkrywamy badając macierzystą gwiazdę, wokół której ta planeta krąży. Natomiast jeżeli nie mamy gwiazdy, no to w zasadzie sytuacja jest beznadziejna, bo znajdowanie tego typu obiektów jest w zasadzie co zrobić. Mamy dwie możliwości. Jeżeli takie planety swobodne są masywne i młode, wielkości Jowisza albo kilka razy większe, one świecą wystarczająco jasno w zakresie poczerwonym i takie obiekty rzeczywiście można znajdować. Przypuszczam, że w najbliższym czasie usłyszymy o takich planetach znalezionych przez teleskop Jamesa Webba. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze planety swobodne, takie jak Ziemia, Neptun, wielkości Ziemi Neptuna, to w zasadzie sytuacja jest beznadziejna, bo one są już tak słabe, że praktycznie nie emitują światła. Możemy je wykrywać dzięki zjawisku mikrosoczewkowania grawitacyjnego. To jest zjawisko, które polega na tym, że światło odległej gwiazdy zostaje jakby ugięte i wzmocnione przez grawitację tejże planety. Zjawisko soczewkowania grawitacyjnego obserwujemy już od prawie ponad 30 lat. Natomiast znajdowanie tych zjawisk wywołanych przez planety swobodne było też bardzo trudne, dlatego że spodziewamy się, że tego typu zjawiska są po prostu bardzo krótkie, mają bardzo krótką długość, przez co jakby ograniczenia obserwacyjne powodowały, że ciężko było znaleźć takie obiekty. Na w projekcie OGLE, który jest polskim projektem, którego celem są właśnie badania i poszukiwania zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, udało się nam odkryć kilkanaście takich bardzo króciutkich zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, które są, jak przypuszczamy, właśnie spowodowane przez te planety swobodne. Czyli to była taka pierwsza wskazówka, że tego typu obiekty istnieją w naszej galaktyce. Natomiast co jest jeszcze ciekawsze, wydaje się z tych naszych obserwacji, że te planety swobodne są bardzo częste w naszej galaktyce. W zasadzie może przypadać przypada ich kilka na jedną gwiazdę, czyli być może jest tak, że nasza galaktyka, nasze otoczenie jest wypełnione właśnie takimi niewielkimi planetami, planetkami, które są samotne, które poruszają się gdzieś tutaj w tych czeluściach kosmosu.